Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zakrzyżkowane. Przechodzimy dzisiaj do Was z podsumowaniem czytelniczym grudnia. Skończył się rok. No. Dziękujemy bardzo, jakby może to dobrze. Przeniosłyśmy się dzisiaj w inne miejsce, miałyśmy taki problem ze światłem, że nie chciałyśmy się męczyć, tylko po prostu przyszłyśmy na kanapę standardowo. A zresztą mamy tak dużo książek, że ciężko by nam w ogóle było, wiecie, je trzymać. Także położyłyśmy sobie na kanapie. Mamy nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Mamy tego mnóstwo. Ja mam przeczytanych 22 książki plus 3 powieści graficzne. Ja mam 5 książek. Plus też powieść graficzną. Tak, jedną, tak. No, to teraz zrobimy standardowo szybki, gatunkowy ten, taki wiecie, pstryk, pstryk, pstryk. Więc ja przeczytałam jedną powieść graficzną, dwa horrory, jedną młodzieżówkę oraz młodzieżówkę zaliczam do horrorów, ale ja tego tak nie zaliczam, nie uważam. Nie. I dwie książki dziecięce. Okej, dobra. W ogóle jakbym ja miała robić toli gatunkowy ten, to bym zrobiła zupełnie inaczej, w sensie to nazwała wszystko, no ale to nie ma znaczenia. Ja przeczytałam 4 książki z literatury pięknej, 2 obyczajówki, 4 reportaże, 3 science fiction, 1 horror, 5 fantasy, 3 kryminały i 3 powieści graficzne, przy czym 3 z tych wszystkich książek były po angielsku, a 22 po polsku. Także tak się to przedstawia u mnie, więc myślę, że mamy tego tyle, że bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Ja zaczęłam miesiąc z tragedią na przełęczy Tytułowa, Alice Lugen, i powiem Wam szczerze, że książka była bardzo dobra, natomiast nie zostawiła po sobie żadnych jakichś mocniejszych emocji, a to jest chyba generalnie jakby minus, jak książki nie zostają w człowieku. Ale pamiętam, że była dobrze napisana, bardzo ciekawie potraktowany ten temat. Tragedia na przełęczy Tytułowa jest o dziewiątce turystów, którzy wyszli w góry na szlak i zostali odnalezieni 2 tygodnie później martwi, wszyscy. Tylko że wszyscy mieli różne jakby powody śmierci. No i pytanie było, czy oni zostali zamordowani, czy przyszła jakaś, nie wiem, tragiczna sytuacja, wiecie, tej pogody. I na przykład były różne dziwne i takie zbijające stropy poszlaki, bo był namiot rozcięty od środka, tak jakby ktoś się próbował z tego namiotu uwolnić od środka i tak dalej, i tak dalej. I takich różnych komplikacji po drodze było mnóstwo. To też się działo w latach chyba 50., tak, w 59. w Rosji, więc no wiecie, wtedy też policja rosyjska i w ogóle rząd rosyjski takie rzeczy tuszował. Było też mówione, że to jest polityczna sprawa i wszystkie te rzeczy są bardzo tutaj ciekawie opisane i uważam, że bardzo właśnie dobrze wytłumaczone. Do dzisiaj nie znam odpowiedzi na tę zagadkę, także ciężko generalnie spisać, wiecie, reportaże w ten sposób, a ta książka jest naprawdę udana i dla czytelników reportażu tego gatunku bardzo Wam ją polecam. Ja zacznę od chyba najlepszej książki tego miesiąca. Tak totalnie i to jednej książki, która praktycznie na ostatnią chwilę trafiła do najlepszych książek 2020. U mnie też. To była masakra, czyli Grobowa cisza, żałobny zgiełk. Dla mnie to jest książka wybitna, dosłownie wybitna w całej tego... po prostu genialna, no i tyle. Bardzo chwytające za serce, ale to tak strasznie, no, mnie była niepokojąca, trochę mnie przestraszyła, a te wszystkie wątki tak cudownie się splatały i te wszystkie postacie były tak dobrze wykreowane, chociaż autorka poświęciła na ich opisanie dosłownie ćwierć strony. Ja już wiem, jak one wyglądają i w ogóle, nawet nie wyglądają, jak się zachowują. Kim są. Kim są, właśnie. Dałam tej książce 5 gwiazdek, gdybym mogła, dałabym 10, bo naprawdę genialna książka, chociaż myślę, że 16+. Tak, ja też tak myślę, bo ja też tę książkę przeczytałam w grudniu, więc to jest jeden z tych niewielu przypadków, kiedy pokazujemy Wam tu wspólną książkę, tak. Bo zwykle jednak się tak nam to rozjeżdża. Tak, i to, która jeszcze jest dobra dla obu. Dokładnie, ja też ją oceniłam na 5 gwiazdek i też trafiła do mojej topki najlepszych. Szybko tylko powiesz, co to jest w ogóle? To jest zbiór opowiadań, które się ze sobą łączą. 13 opowiadań, tak dokładnie. No i one jakby... Są straszne, niepokojące i tak... One, to jest chyba opowiadania są grozy generalnie. Tak. Ale to nie jest taka groza, że wiecie, coś zaraz wyskoczy Wam zza krzaka, nie? Tak. Tylko to jest taka... Groza, którą trzeba pojąć i zrozumieć. To jest taka właśnie... Jakby mam wrażenie, dla mnie to jest poziom wyżej. Tak. To są dla mnie niektóre książki Neila Gaimana, chociaż to jest stopień wyżej. Ale rozumiem, o co Ci chodzi. Podobny jakby... Podobny sposób przekazywania tej grozy? Strachu, tak, dokładnie. Tak. Teraz moje dwie książki, które czytałam na vlogu z początku grudnia. Bez Ciebie to nie święta. Beth,
Rico's obyczajówka świąteczna, chyba jedna z tych fajniejszych, które przeczytałam, znaczy na pewno. Była strasznie urocza, o dwóch siostrach i to jest w tej książce naprawdę wyjątkowego, że tytułowe Bez Ciebie to nie święta wcale się nie odnosi do związku romantycznego, tylko do właśnie dwóch sióstr. I oczywiście wątki romantyczne też są, ale moim zdaniem są naprawdę takie no, urocze. Zresztą ja to czytałam, wiecie, akurat w ogóle tego dnia, kiedy jeszcze spadł śnieg, bo na początku grudnia był śnieg. Tak. I w ogóle cały ten klimat myślę, że zrobił bardzo dobrze tej książce. Ja ją Wam polecam. To nie jest literatura, którą zwykle czytam, natomiast jak najbardziej jakby była przyjemna i dobra. I oprócz tego czytałam też listy do astrofizyka Neila Tysona. Również całą moją opinię będziecie mieli w tym vlogu. Książka świetna. Kolejna książka trafiła do naszej niesławnej topki rozczarowań tego roku. Chyba. Dałam ją, czy nie dałam? Nie dałaś. Znaczy chyba. Dobrze, to jeżeli nie dałam, to daję teraz. An Absolutely Remarkable Thing, Hanka Greena. To jest książka, ja bym o tej książce mogła mówić przez następne 15 minut, także to sobie darujemy. Chyba, że chcecie, to pogadam z Wami ja kiedyś. Ja chcę. To z Wami pogadam tak prywatnie. Okay. Ta książka zapowiadała się świetnie. To jest science fiction na pogranicza młodzieżowego z dorosłym, ponieważ no, główna bohaterka ma chyba 23 lata, więc teoretycznie już jakby target dla dorosłych, natomiast czyta się to jak YA, czyli jak młodzieżówkę. I to jest sci-fi, w którym główna bohaterka wraca z pracy czwartej nad ranem i widzi statuę z kamienia dziwnego, która stoi na środku Manhattanu. Jest taka straszna historia, którą uznam, znaczy zupełnie, przypomniała mi się dopiero, jakby nieważne, kontynuuj. No wiesz, też, że niania, tam niańczy jakieś dzieci i rodzice wychodzą na imprezę i ona do nich dzwoni w pewnym momencie, czy może zasłonić okna, bo boi się statuetki, która tam jest, właśnie takiego jakiegoś kamiennego anioła, a potem rano wszyscy są martwi. Pierwszy raz w życiu słyszę te słowa i z ust Toli i w ogóle. No i ona widzi tę statuę, robi mu zdjęcie do internetu, filmik nagrywa na YouTube'a i nagle w przeciągu, cześć tato, w przeciągu, tam szedł z oknem, w przeciągu dwóch godzin ma miliony wyświetleń i jest największą influencerką świata. I ona jakby jest takim symbolem tych rozmów, ona rozmawia z tymi właśnie różnymi ludźmi, łączy tę całą sprawę. Okazuje się, że to są obcy z kosmosu. Ale to było super, bo to ja wiedziałam, że to tak będzie. A, okej, ale to było oczywiste tak podane, żebyś nie spoilerowała. To znaczy, to jest z tyłu w sumie, nie? Tak, no tak, to jest w ogóle określone jako science fiction, więc wiadomo, że to będą jakby przybysze z obcej planety. I generalnie do połowy książka moim zdaniem zasługuje na 4,5 gwiazdki. Moim zdaniem była świetna, bardzo dobrze napisana, to jest takim z humorem i tak dalej. Ale potem, o ludzie, to była równia pochyła. To po prostu dosłownie było tu, tu, tu i nagle tuk, padło wszystko. Padło napięcie, padła logika, było tutaj tyle luk fabularnych, było tutaj tyle nieścisłości. No taka po prostu stracony potencjał. Jest drugi tom, który ja mam, bo kupiłam za 19 zł, dziękujemy Tolu za tę wizualizację, którą kupiłam za 19 zł i powiem Wam, że boję się bardzo, bo ta zakończyła się tak frustrująco. Bardzo nie jestem fanką tego zakończenia. W ogóle nie jestem fanką tej książki. Ogromne rozczarowanie. A ile dałaś ostatnie dwie gwiazdki. To nie tak źle. Widzicie, jak musiała mi ta druga połowa sfrustrować, że po pierwszej połowie, która była wspaniała... Ale to... 2,5. 2,25. Nie. 2. 2,000. Dziękujemy bardzo. Nie polecam. Czyli 2000? Teraz książka, której dość się obawiałam. Bałam się, że może nie pyknąć i bałam się czytać ją na maratonie, ale wyszło i pykło. Opowieści z Narni oczywiście, czyli pierwsza część, bo my mamy takie... To tam staczką w ogóle chodzi. Nie, bo on drewno. Drewno, zdarzy. No. Tak, okej. Zostawmy go. Będziemy go tak dopingować mentalnie. Tak. Czyli ja przeczytałam oczywiście Lwa, Czarownicę i Starą Szafę. Bardzo mi się podobało. Mogło mieć trochę więcej opisów ludzi. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodziło. Ja na przykład, gdybym nie znała filmu, nie wiedziałabym do końca, jak sobie to wizualizować. Chociaż trochę bym wiedziała, bo akurat ja nie mam z tym problemu, ale uważam, że ogólnie chciałabym mieć chociaż jakiś krótki zarys, bo zauważyłam, że mało tam było charakterystyki postaci. Chociażby, znaczy w takiej wyglądowej, bo charakterowej niekoniecznie, chociaż charakterowej też mniej niż w filmie. Chociażby. Fajnie.
fajne, naprawdę fajne. Nie lubię tylko Edwarda jeszcze bardziej niż w filmie. A to chyba wszyscy nie lubią. Wszyscy nie lubimy Edwarda. Team anti-Edward. Jeżeli ktoś jest team Edward, to proszę podać mi racjonalne powody dlaczego. On w kolejnych tomach jest lepszy chyba. A, tam srutututu. Z całym szacunkiem dla fanów Edwarda, ale nie. Ja czytałam wszystkie 7, ale dawno temu, więc nie powiem ci też dokładnie. Rozumiem. Jakby... To nie jest Edward Deklu, tylko Edmund. A ja poszłam za tobą, po prostu jak głupia, nie? Dobra, lecimy dalej. Wiedziałam, że coś pomyliłam. Edward. Okej. Okay. Jezus Maria. Będziesz czytać dalej? Tak, ale daleko. Okej. Okay. Daleko, daleko. Tak. Moje kolejne trzy książki to Toli jakby serce uradowałam przeczytaniem jej, czyli Toksyczne dziewczyny. Ale nie opinią. Wiesz co, moja opinia jest... pozytywna. No tak, fajnie, fajnie. Ile da się gwiazdek? 3. Wow! Ale się dając mi ją, że ocenił na 5? Nie, spodziewałam się... Przepraszam, przeprowadzam sobą bardzo poważny wywiad z poważnej dziennikarki. Nie, spodziewałam się, że dasz jej 3,5, ponieważ na tyle zasłużyła, a ty mnie wygłupiasz, ponieważ książka, która bardzo ci się nie podobała, dostała od ciebie 2 gwiazdki, a książka, która ma opinię pozytywną, dostaje od ciebie 3 gwiazdki, więc przepraszam, czuję niesprawiedliwość. Rozumiem. Szybko o fabule. Wyspa, wirus, dziewczyny, kwarantanna, dziwne modyfikacje ciała i tak, o tyle. I spisek. Książka, moim zdaniem, generalnie tak. Pierwsza połowa była dramatyczna. I pierwsza połowa, uważam, była nudna, pierwsza połowa była mało wnosząca do fabuły, pierwsza połowa była po prostu żmudna, nie najlepiej moim zdaniem też napisana, w sensie jakoś to napięcie było takie, tak, siadło kompletnie. Czekaj, lecimy na 2 mikrofony. Tak, tak, 2-mikrofonowy tryb życia. Aha, i to jest w ogóle napisane, że to jest feministyczna wersja Władcy Much, więc jeżeli lubicie Władcę Much, no... to możecie próbować z tą książką też. Natomiast druga połowa moim zdaniem uratowała tę książkę bardzo, bardzo mocno. Nie ukrywam, od początku była fajna, nie słuchajcie jej. No, nie ukrywam, że przeczytałabym drugi tom, gdyby był. A nie ma? Nie ma. Natomiast generalnie spoko. Książka spoko. Ale to są 3 gwiazdki. No tak, bo ja książki, które są spoko, oceniam właśnie na 3 gwiazdki. Polecam, myślę, że młodszym niż ja, ponieważ to jest taka książka... No nie wiem, mam wrażenie mocno młodzieżowa. Kończąc już jakby temat tej książki, spoko, ja polecam, podpisuję się pod tym, że książka jest okej. Okay. Absolutnie Wam nie odradzam, natomiast na pewno będzie miała mnóstwo przeciwników. Z tym się zgodzisz? Ona nie jest uniwersalna, ta książka. No nie. No właśnie. No nie. Dziękuję jakby bardzo. Jakby to jest po prostu Toli, typ książki, więc jakby tryb. Mogę kolejna też. Książka, którą mam na karteczce, bo nie mam jej jeszcze fizycznie, to The Invisible Life Eva Dilleru, czyli książka, która była świetna. Ja jej dałam 4,25 albo 4,5 nawet. To opowiada o dziewczynie, która, zresztą na pewno wiecie, bo to jest tyle tych opisów, ale wam powiem. Dziewczyna Adilaru, urodzona w 1715 czy którymś i bardzo nie lubi swojego życia, zostaje wplątana w pewnie małżeństwo, którego nie chce, ucieka i tym sposobem zawiązuje pewien pakt z pewnym bogiem, diabłem. No i ten pakt polega na tym, że wszyscy, których ona spotyka, ją zapominają, jak tylko odwrócą od niej wzrok. I ona jakby jest po prostu no, przez nikogo niepamiętana. No i tak ta książka się zaczyna, jest przepięknie napisana. To jest książka Victoria Schwab. Jest przepięknie napisana, zdecydowanie najlepiej ze wszystkich. Ma klimat taki, że nic tylko siedzieć i po prostu wyobrażać sobie, że jest się częścią tej historii. Ja głównie za klimat i za ten styl pisania poszłabym za tą książką do piekła. Fabularnie jest w porządku, chociaż moim zdaniem, chyba chciałabym zrobić w ogóle z Tolą jakąś dyskusję, tylko okay. Że Toli bym jeszcze nie dała tej książki do czytania. No to masz problem. Natomiast generalnie chciałabym z Wami prędzej zrobić dyskusję, bo widzę kilka jej mankamentów dla mnie. To znaczy, może nie tak, to są takie subiektywne bardzo mankamenty. To znaczy, gdybym ja to miała wymyślić... No to może przedstaw jakieś. Nie, no bo to od zakończenia już idę. Ja bym zakończyła tę książkę zupełnie inaczej. Widziałam też kilka rzeczy, które... A, bo zakończy się pewnie happy endem, nie? Aha, nie możesz odpowiedzieć. Nie, no nie mogę. Kontynuuj. Poza tym też nie do końca. Ale chodzi o to po prostu...
No, dobrze. Że moim zdaniem nie była idealna, ale jest przepiękna. Ta nieidealność nie zabiera jej właśnie piękna. I tyle. I trzecią książką, której wam teraz powiem, to Wśród Gwiazd, która trafiła do mojej topki najgorszych książek roku. Nie rozumiem tego. Jak jedna książka może trafić do najlepszej, a druga do najgorszej? Ja chociaż też tak masz rozumiem. Z tym przebudzeniem Lewiatana, no nie? Tak. Ta książka jest ogromnym rozczarowaniem. Fabuła poszła w bardzo złą stronę. Jakby wszystko, co było dobre w pierwszym tomie, tutaj nie istnieje. Sorry. Rozwiązanie akcji. Wątek ze Ślimakiem jest spoko akurat. On mi nie przeszkadza. Jezu, wątek ze Ślimakiem dla mnie go żyje. Wątek ze Ślimakiem jest najlepszym wątkiem. Ale to nie czytałaś jeszcze tej książki. Ale przecież nie wiem, o jakiego Ślimaka chodzi. No tak, bo on się pojawia w pierwszym tomie. Poznałam go, to mój ziomek. No i on to go jest więcej. O, ale miło. Bo nie doceniałam postacią bardzo, bardzo. Ten wątek mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi wątek w ogóle końcówki, bo moim zdaniem jest infantylna po prostu. Moim zdaniem jest taka pospieszona, słaba i w ogóle pozbawiona jakiegokolwiek sensu i logiki. Moim zdaniem, jeżeli czytaliście Wśród Gwiazd, to się dobrze czyta, to jest fajna rozrywka, ale oprócz tego pierwszy tom miał jeszcze coś mega dobrego w sobie, tak. A ten drugi nie ma. Szkoda, podsumowując. Szkoda. No, ogromna. Chciałabym szybciutko tylko wspomnieć o mojej szybciutkiej opinii. Bardzo nie czytałaś to rok temu. Jezu, ja też, totalnie. Stags. Chciałabym powiedzieć, że nie chcę tego dotykać, cieszę się, że nie muszę. I chciałabym, żeby... Nie, dla mnie to była... Poczekajcie, ja zauważyłam, że wiele z was nie rozumie, dlaczego nie lubię danych książek, ponieważ moje zwieńczenie, że nie lubię danej książki, polega na tym. Więc postaram się teraz przedstawić wam parę logicznych argumentów, dlaczego tej nie lubię. Dobra, jeden. Pierwsze, bardzo infantylna. Dwa, bohaterka, która uważa, że jest zabawna, a nie ja jest, wina autorki. Trzy, niefajnie napisana, bardzo płascy bohaterowie. To już cztery. To się nie kończy, moi drodzy. Punkt numer cztery. Już ludzie... pięć. A co, powiedziałam? Dobra. Napisana źle i płascy bohaterowie. A, okej. Okay. No tak. Punkt numer 5. Postacie, które mają być bardzo złe, chociaż autorka bardzo je przehajpowała z tą złością, nie zasłużyły. No to by ich nie napisać. Przehajpowała to złe słowo, no. No dobra, to jest... Przesadziła. Przesadziła z opisywaniem ich jako takich złych, bo tak naprawdę tacy źli nie byli. To byli zwykli ludzie. Po prostu bardziej mroczniejsi od innych. Więc no... 6. Czy wspomniałam już o okropnie głupiej bohaterce? Tak. Czy jest infantylna? No to teraz powiem, że jest jeszcze bardzo, bardzo zła i taka typowa, no bardzo. 7? Źle napisana. Okej. Okay. No dobra. No to teraz w takim razie nie zasłużyła na miano horroru, ponieważ ani kryminału, ani thrilleru, ani w ogóle żaden tytuł szlachecki, ponieważ... Nie dostałam tutaj nic. Czekałam całe 360 stron na jedno morderstwo, które mnie nie zaspokoiło. Więc dziękuję, to świadczy źle. I ostatni punkt, punkt numer 9, bardzo złe opisy. W takim znaczeniu, że nie jestem sobie w stanie nic wyobrazić. Więc 9 punktów, żeby nie czytać tej książki, nie polecam. Dałam jedną gwiazdkę, ponieważ zazwyczaj staram się dawać dwie gwiazdki, żeby chociaż szanować autora. I jego pracę, bo... Ale tutaj mam wrażenie, że autorka nie poświęciła na to żadnej palce, ani... Palce, no. żadnej pracy, ani mrugnięcia okiem. Więc nie. Moje kolejne 6 książek zostały przeczytane przeze mnie na maratonie, więc tutaj się w ogóle nie będę o nich rozwodzić. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na temat którejś z tych, no to odsyłam was do tego filmu. Dolores Claiborne, nie podobała mi się. Sztormowe ptaki, nie dla mnie. Ostatni policjant, spoko, bez szału, stracony trochę potencjał. Morderstwo Boże Narodzenie, kiepskie. Nasz ostatni dzień, zdecydowanie najlepsza książka tego maratonu. Świetna młodzieżówka, bardzo mądra, bardzo inteligentna. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to do maratonu was odsyłam. I Zły Król, moje pozytywne zaskoczenie. Tak naprawdę bardzo mnie zachęcił do przeczytania trzeciego tomu. Mam wrażenie, że jest trochę bardziej poważny niż pierwszy tom. Może. Jest jakiś taki, no nie wiem, to jest taka czysta rozrywka.
książka, to nie jest nic gdzieś tam głębszego, natomiast bardzo uważam spoko. Autorka spoko pisze, spoko to wszystko tak złącza. No właśnie. Ale przyznaję bez bicia, że od skończenia jej nie pomyślałam o niej ani razu. Kolejna książka, o której nigdy Wam nie mówiłam, że ją przeczytałam, to Wyspa Niebieskich Lisów, legendarna wyprawa Beringa, Stephena Bauna. To jest reportaż, ale to jest reportaż historyczny. To znaczy, po prostu jest to opisanie wyprawy Beringa, która była generalnie dość wstrząsająca, przede wszystkim ciężka. Książka jest bardzo dobra. Początek trochę się dłuży, ale potem od połowy ta książka po prostu płynie. I polecam, ale jednak uważam, że to jest takie typowe dla fanów historii. To jest reportaż historyczny, pisany jak powieść historyczna, pisany dość tak ciężko, szczegółowo. Ja to lubię, bo ja jestem fanką jakby czytania historii o historii i dowiadywania się takich rzeczy. Mnie też ten temat bardzo interesuje. Dużo się bardzo można z tego dowiedzieć. Także polecam Wam. I jeszcze jedna książka to Współczesna rodzina Helgi Flatland. To jest książka z gatunku literatury pięknej. I ja, przeczytawszy 100 stron tej książki, którą się czyta bardzo powoli, mimo tego, że nie jest gruba, to żałowałam, że ją w ogóle zaczęłam. Bardzo mi się nie podobała. Mamy tutaj perspektywę z trójki rodzeństwa. I oni są narratorami w różnych częściach. I głównym problemem tej książki jest to, że na pierwszej stronie nasi rodzice tych głównych bohaterów, 70-paroletni ludzie, podejmują decyzję o rozwodzie. I cała książka opiera się na tym. I tak bardzo frustrowało mnie podejście głównej pierwszej bohaterki, że nie byłam w stanie przez to przebrnąć. Ona na przykład... Możesz mi nakreślić? Tak, jeden przykład Wam podam, który mnie tak sfrustrował. Chyba nawet wiem, o co chodzi. Powiedziała swojemu synowi, czyli wnukowi tych rodziców, którzy się rozwodzą, tych dziadków, że ona nie pozwala mu iść do tych dziadków, bo oni się rozwodzą. I ona nie chce. Podstawy? Tak, i ona nie chce, żeby on był jakby tego świadkiem, że oni teraz zamiast do dwójki dziadków pójdzie tylko do jednego. Czy coś takiego, ale to było clue. I jak ja to przeczytałam, to jest na początku, więc to nie jest nawet spoiler. Jak ja to przeczytałam, to mówię, dziewczyno, masz 45 lat, ogarnij się. No właśnie. Ja jakby nie rozumiem kompletnie tego podejścia, no bo podjęli taką decyzję dorośli ludzie o tym rozwodzie, no i zamiast ich jakoś wspierać, zamiast spróbować ich zrozumieć, to oni mówią, nie, to moje dziecko już nigdy was nie zobaczy, bo skrzywdziliście go chyba najbardziej. No co to za jakby podejście, którego ja nie rozumiem. Może tak rzeczywiście część ludzi uważa, natomiast dla mnie to było po prostu ciężkie do czytania i to w żaden dobry sposób. Ale później przeszliśmy do innej bohaterki, która z kolei mniej się skupiała na tym rozwodzie, a bardziej na swoich problemach osobistych w związku i w ogóle w życiu. I to już było o wiele ciekawsze, a później był jeszcze, później był Hakon, czyli kolejny jakby brat. I to też było bardzo interesujące. Ten wątek z Hakonem był najbardziej ciekawy i jego podejście do życia było najbardziej ciekawe. Także tu znowu, od połowy książka jest naprawdę świetna. I bardzo portret psychologiczny, rodzinny jest bardzo pogłębiony. Helga Flatland świetnie pisze, świetnie potrafi nakreślić związki międzyludzkie, potrafi wejść w głowę swoich bohaterów. Szkoda bardzo, że zaczęła od takiej jakby bohaterki, która tak mnie negatywnie nastawiła. Natomiast może to też miało, znaczy na pewno to też było jej zamiarem, tak? Także generalnie książkę Wam bardzo polecam, ale bądźcie cierpliwi. Okej, chciałabym teraz z Wami porozmawiać i błagam, piszcie swoje zdanie na temat Małego Księcia, ponieważ to właśnie na jego temat chciałabym z Wami porozmawiać. Przeczytałam Małego Księcia jako lekturę i jakby jestem pod wrażeniem, ponieważ czytałam to z moją przyjaciółką i jej się naprawdę podobało, chociaż Hania nie czyta zbyt dużo książek, a Małe Książę myślę, że jej się naprawdę bardzo podobał, przeczytałyśmy go mega szybko i naprawdę fajny. Okej, teraz parę mankamentów. Małe Książę, czyli główny bohater, wow, wydaje się mega mądrym dzieckiem, które bardzo dużo rozumie, takie bardzo dojrzały, mądry i w ogóle. Tylko że teraz mamy drugą bohaterkę, jedną z głównych, tak mi się wydaje, czyli Różę. Róża jest toksyczna, Róża go nie kocha, Róża cieszy się, kiedy wyjeżdża. Róża jest dla niego naprawdę niesamowicie toksyczna w każdym stopniu tego słowa. A on i tak do niej wraca. Nie wiadomo, czy on zdaje sobie sprawę z tej toksyczności. Nie wiem, czy to ma tyle w sobie morałów, że wątek z Różą niestety trochę psuje dobre podejście do tej książki. Moja polonistka też mówiła, że będziemy na ten temat też rozmawiać, więc może uważa to ładnie za samo co ja, więc będę mega dumna, jeżeli tak nie będzie. Nie sądzę. Ale jeżeli
to miało być przedstawione tak, że to jest zdrowa relacja i w ogóle, to nie. Nie miało. To dobrze, że nie miało, ponieważ inaczej byłabym zawiedziona, ale tak też podejrzewałam. I niestety nie wiem, jaki był do końca cel wprowadzenia właśnie takiego toksycznego wątku z Różą, ale piszcie swoje zdanie. Może na przykład pokazanie tej bezgranicznej miłości, którą mały książę czuje do Róży, która pokazuje, że niezależnie od tego, jakby co ona mu robi, on ją tak kocha, że jest w stanie to wszystko przeżyć tylko po to, żeby raz zobaczyć uśmiech na jej twarzy. Znaczy... No tak, no dokładnie na tym to polega, na tym jest tak naprawdę cała fabuła. Tyle, że dlaczego autor postanowił wprowadzić taki wątek? Może właśnie, żeby pokazać, ja nie wiem, bo to generalnie jest książka o miłości cała, no tak, różnej. Dokładnie, no tak. Znaczy w ogóle ta książka jest o wielu różnych rzeczach. Tak. Ja nigdy małym księciem nie byłam zachwycona. To ja jestem pod wrażeniem, ja dałam 5 gwiazdek, tylko to jest ten wątek, który niesamowicie mnie zastanawia, więc błagam, piszcie co jaki autor mógł mieć, co autor miał na myśli. Ja nie wiem, ja chyba czytałam tę książkę za późno, bo mnie nigdy nie porwała. Wiele rzeczy stąd po prostu przeczytałam i powiedziałam, okej, nie zrobiło to na mnie, żadnych uczuć nie wywołało. Nie, to dla mnie tak. Płakałaś? Troszeczkę. Ale no wiecie, no bardzo dobra, dla mnie bardzo dobra książka i też mega wybitna, więc... A czy z czym się różni bardzo dobra od wybitnej? W sensie, że jest i bardzo dobra i wybitna? Tak. Aha. Moje dwie kolejne książki, Dziennik upadku Michela Lauba, książka z wydawnictwa Pauza, którą przeczytałam w ogóle w e-booku, jak byłam tu w domu, a książkę miałam w Poznaniu, nieważne, za dużo szczegółów. To jest historia, która niesamowicie zaciekawiła mnie opisem z tyłu i pierwszą stroną, którą przeczytałam w sklepie. I od razu jak przeczytałam tę pierwszą stronę, mówię, biorę. Kupiłam ją. I powiem Wam, że po przeczytaniu jestem odrobinę zawiedziona. Osią fabularną chyba, chociaż tak naprawdę można tutaj... bardzo dużo tematów w tak krótkiej książce jest poruszonych, bo i temat Alzheimera, i temat dorastania w dość takim no, ciężkim domu, i temat przeżyć w nastoletnim życiu, które bardzo mocno kształtują i wpływają na głównego bohatera, ale przede wszystkim temat Żydów. Jest tu bardzo na pierwszy plan ten temat wyrzucony. Tak naprawdę nie wiedziałam, że tego będzie aż tak dużo, nie przeszkadzało mi to, natomiast to było zaskoczenie. Tylko, że moim zdaniem przez ilość wątków, które autor chciał i każdemu chciał poświęcić tyle samo czasu, ta książka staje się chaotyczna. No tak. Bo jakby mamy tak dużo przemyśleń na różne tematy, tak dużo podjętych ważnych tematów, że to się gubi i to nie wybrzmiewa nigdy wystarczająco dobrze, żaden z tych tematów. Ta choroba Alzheimera jest trochę potraktowana po macoszemu, to znaczy bardzo mało jest o niej, jest pokazana jako ogromna część życia bohatera, ale równocześnie nie jest ogromną częścią tej książki i moim zdaniem nie wychodzi to za dobrze, bo da się to zrobić, oczywiście, ale w tej książce króluje chaos, moim zdaniem. Okej, okay, a ile dałaś gwiazdek? Czy myślisz, 3. Okej, okay, a ten chaos był według Ciebie zamierzony, czy nie? Wiecie co, może tak, bo też Michel Laub, z tego co ja się zorientowałam, jest w ogóle... tak, on jest Brazylijczykiem, więc może po prostu to jest klimat, może tak pisze się w tej kulturze. Natomiast no i dla mnie ta książka ma bardzo dużo właśnie minusów i mankamentów. Ma niektóre przepiękne zdania. Naprawdę żałuję, że czytałam w e-booku i nie mogłam ich zaznaczać znacznikami, bo ma po prostu momenty, które się czyta i aż się zamyka książkę i mówi wow. Nigdy nie pomyślałam o tym w ten sposób. Natomiast niestety fabularnie i też konstrukcyjnie ta książka jest po prostu niedopracowana, moim zdaniem. Chciała dobrze, ale dla mnie nie wyszło. Ale generalnie, jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam Wam ją sprawdzić. Jest ciekawym przeżyciem. Okej. Okay. I Amber in the Ashes, Sabe Tahir, fantastyka młodzieżowa, chociaż tak naprawdę fantazy tutaj nie ma prawie wcale. Fabuła brzmi tak, że mamy główną bohaterkę, dziewczynę, która na pierwszej stronie traci całą rodzinę i jej brat zostaje porwany. I cała fabuła opiera się na tym, że trzeba tego brata odzyskać, ponieważ to jest ostatni ocalały członek jej rodziny. I ona, żeby go odzyskać, robi różne straszne rzeczy. W sensie zgadza się na milion po prostu bardzo ciężkich zadań. I mamy tę książkę prowadzoną z dwóch perspektyw. Właśnie Lei i Elias, tak.
I ja ją słuchałam w oryginale, w audiobooku i powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie sądziłam, że tak niepozornie wyglądająca książka zrobi na mnie takie pozytywne wrażenie. Moim zdaniem jest świetna, jest bardzo przemyślana. Przede wszystkim jest inna niż wszystkie tego typu książki. Główna bohaterka jest odrobinę irytująca, ale ona też jakby zmienia się z wiecie, z idącą fabułą, co jest super. Jest bardzo dobrze napisana, jest świetnie przemyślana. Z czasem, no. Polecam ją Wam bardzo serdecznie. Da się ją zdobyć w internecie za 11 zł na jakichś tam przecenach. Sprawdźcie składnicę księgarską, bo tam ja zamówiłam swój egzemplarz. I moim zdaniem była ekstra. Tolu, musisz to przeczytać. Wiem. Czy za każdym razem będziesz teraz robiła mikrofon? Jezu, ja nie wiem. Uzależniłam się w tym odcinku od mikrofonu. Przepraszam. Przepraszam. Także no, fabularnie jest super, językowo jest super, bardzo dobra rozrywka, ale też moim zdaniem fajnie wykreowany świat, inspirowany mam wrażenie starożytnym Rzymem, także też ciekawie. Złe dziewczyny nie umierają, pierwszy tom, który nie przeczytałem w maratonie. Przepraszam, że te książki maratonowe jakoś tak jakoś strasznie chaotycznie zrobiłam, ale nie pomyślałam. Więc złe dziewczyny nie umierają. Mało mam do powiedzenia, tej książce po prostu była dobra, była fajną rozrywką, była ciekawa. A powiesz o fabule? No to polega na tym, że siostra głównej bohaterki zostaje... coś dzieje się z Casey, właśnie. Tylko to mogę w zasadzie wam powiedzieć. Coś paranormalnego dzieje się z siostrą głównej bohaterki. No i główna bohaterka przez tą książkę stara się jej pomóc. To wszystko. Alexis jest bardzo fajną główną bohaterką, bardzo ją polubiłam. Jest fajna, jest ciekawa jej przemiana. W drugim tomie szczególnie, w sensie tak już pod koniec tego tomu też. Ja polecam w zasadzie. Jest taka po prostu fajna rozrywka. Ale też widzę, bez większych emocji. No nie, bez. Honor, opowieść ojca, który zabił własną córkę. Książka bardzo, bardzo dobra, fenomenalna. Nasz tata chyba ją skończył teraz. I moim zdaniem ta książka naprawdę zasługuje na miano jednego z najlepszych reportaży, jakie czytałam w tym roku. Świetnie napisana, bardzo niestety ciężki temat i wiem, że jak tata to czytał, to też się bardzo wielokrotnie frustrował. Ja się frustrowałam odrobinę mniej, bo czytałam to z takim jednak otwartym umysłem, starając się jak najbardziej pochłonąć tę książkę, nie zważając na gdzieś tam moje własne poglądy. I nie, absolutnie nie rozumiem, oczywiście, żeby to nie było jakby źle zrozumiane, nie rozumiem, jak to się mogło wydarzyć, bo to jest opowieść o mężczyźnie, który zabił własną córkę, ponieważ powiedziała mu, że jest homoseksualistką, w sensie homoseksualna. I on ją zabił z tego powodu. No i nie zrozumiem nigdy takiego podejścia, znaczy nie, to jest kultura, prawda? Ci ludzie w ten sposób zostali wychowani. I staram się, czytając takie książki, czytam je głównie po to... Co jest, Aniołku? Nic. No wiem, to jest przerażające. I jakby nie ma żadnej kary za to. To jest wszystko usprawiedliwione. Ten ojciec nie został w żaden sposób ukarany, mimo że policja i tak dalej, wszystko wiedzieli wszyscy o tym. No to jest taka kultura, taki kraj, właściwie taka, chociaż nie wiem, czy to religia, bo w tej książce jakby nie do końca to chodzi o religię, tylko właśnie o tą kulturę i wychowanie. Było to ciężkie przeżycie, ale reportaż bardzo dobry. No i Wyczarowanie światła V.E. Schwab skończyłam również. Cegła, ale czyta się bardzo szybko, natomiast oprócz tego, że czyta się szybko i ma fajny świat, uważam, że fabularnie stoi kiepsko. Skończyłam tę książkę. No i skończyłaś też całą trylogię. Tak, dzięki temu chyba pierwszą serię w tym roku skończyłam, więc jestem z siebie mega dumna. Rozczarowująca, zawodząca jest ta trylogia. Pierwszy tom był tu, drugi tom był tu, a trzeci jest gdzieś tu. Okej, czyli... mów, a ja zrobię prezentację. Dobrze. Generalnie uważam, że... To wielkie nabudowanie tak naprawdę nawet nie istniało. To ta końcówka była taka jak wiele innych końcówek, które już czytaliśmy wielokrotnie w powieściach fantastycznych. Nie było to wyjątkowe, nie wzbudziło to we mnie żadnych emocji. Postać Hollanda jest zdecydowanie jedną z tych takich wyższych punktów, jednym z wyższych punktów tej książki, natomiast jego zakończenie wątku z Hollandem w ogóle mnie nie zadowoliło. Uważam, że powinien on się skończyć zupełnie inaczej. Również samo zakończenie akcji całej książki było kiepskie moim zdaniem. Ja bym to zrobiła inaczej, w sensie oczywiście nie pisarsko, tylko jakby pomysłowo. Uważam, że to się niczym nie wyróżniało, to nie było wyjątkowe. Szkoda. Nie będę miała sentymentu do tej książki, tak jak na przykład mam do pierwszego tomu. Prezentacja odpowiednia? Nie zwróciłam uwagi.
A teraz opowiemy Wam o dwóch powieściach graficznych, właściwie Tola o jednej, a ja o dwóch, ponieważ ja w tym miesiącu przeczytałam Paper Girls 1 i Paper Girls 2, które czytałam razem z Tolą. Paper Girls 2, 1 przeczytałam chyba właśnie w listopadzie, więc... ale ja nie wiem, ja nie sądzę. Może być tak, że przeczytałaś też w tym miesiącu, właśnie. Więc pokazujemy to łącznie. Szybko o fabule. Wiesz co, Zuzia, tak Cię kocham, że pozostawię Ci to piękne zadanie. Nie da się opowiedzieć, o czym jest ten komiks. Nie. To jest komiks zdecydowanie sci-fi. Tak. Ale co więc... Oj, sorry. Trzeba mieć otwarty umysł. Trzeba być otwarty na wszelki rodzaj sci-fi. Na bardzo mocne zakończenia. Wiecie co? Ja bym na Waszym miejscu kupiła od razu wszystkie 6 tomów. Myśmy zrobiły błąd, mając tylko 2, tak. Więc następnego dnia po skończeniu zamówiłyśmy kolejne 3, tak. Które zresztą ale już tego nie mamy, niestety. Tak. Mamy, przeczytałyśmy obie trzeci i czwarty, tak. Ale już w styczniu, więc też Wam opowiemy o tym później. Paper Girls. Dla mnie, czekajcie, muszę luknąć sobie na okładkę, ponieważ tylko okładkami to rozróżnię. Pierwszy tom przeciętny, gdzieś tak tutaj, no nie? Znaczy był spoko. Był spoko, naprawdę był spoko, był powyżej przeciętny, ale... Ale był mało rozbudowany. Tak, mało rozbudowany, bardzo dużo wiadomości, takie... No właśnie bardzo mało wiadomości, tam się działy rzeczy, których nie rozumieliśmy. No tak, bardzo, rozumiecie, ja się podpisuję pod tym, co ja mówię. Tom drugi trochę rozwiązuje jedną kwestię, a trochę nie. Tom drugi daje tylko więcej pytań, Dola. To prawda, ale dla mnie tom drugi był lepszy niż tom pierwszy. Też. Później tom trzeci, który chyba jest moim... Jest trochę niżej niż tom drugi dla mnie, ale tak jest genialny, a tom czwarty jest... Niesamowicie. Mi się czwarty cudowny. Najmniej podobał, ale to o tym powiemy Wam później. To jest sci-fi, bardzo takie abstrakcyjne i moim zdaniem powiedziałabym nawet hardkorowe. Hardkorowe, definitywnie, na pewno. Jeśli chodzi o wiek, bo na pewno zapytacie, 14+, dużo tak. Przekleństw, tak. Dużo brutalności. Świetna tak. Kreska, mi się niezmiernie tak, kreska mi podoba. Też, mi też. Słuchajcie, o, to jest cudowne. Jeszcze tak ładnie wydała, takie fajne kolory chociażby. Kolorystycznie jest... Czekajcie, bo tutaj się nagle dzieją jakieś rzeczy. Nie chcę, żeby nas, wiecie, tak. Później oskarżyli o... No, chociaż teraz jak tak sobie myślę, to jednak trzeci i czwarty są na tej samej genialności. Zmieniam decyzję. Świetnie są one zrobione, natomiast ciężko jest mi, pomimo przeczytania 4 tomów, zrozumieć, o co chodzi. Tak, oczywiście, ale to myślę, że jest bardzo pospolite uczucie teraz. To jest świetna rozrywka. Jest. Mi się mega dobrze to czyta. To jest tak. Też jedna z takich pierwszych w ogóle powieści graficznych takiego typu, które ja czytam. I zresztą teraz też? Prawie tak. I bardzo mi się podoba. Tak, mi też. Skończyłam, udało mi się skończyć The Memory Police. Czy było warto? Nie. To jest również moje rozczarowanie. Ale to może być moja wina. Ta książka napisana jest bardzo podobnie jak Ukochane równanie profesora i Grobowa cisza. O, przeczytałam 2 książki tej autorki w tym miesiącu. Jest podobnie napisana, natomiast fabularnie ta książka bardzo słabo stoi moim zdaniem, bo jest... To znaczy inaczej, eksploruje temat, który jest bardzo interesujący w mało interesujący sposób. No nie. I jakby fabularnie właśnie ta książka nie stoi. Znudziła mnie, nie była satysfakcjonująca. Zakończenie było takie dziwaczne, jak to ma w zwyczaju właśnie autorka Yoko Ogawa. Natomiast czy było warto ją dokończyć? Chyba nie. Ciekawa jestem, czy nie zrobię jej rewidu po polsku, bo jednak angielski był bardzo trudny w tej książce. A bo czy to po angielsku? Tak. Przecież mamy najtrudniejsze książki czytać po angielsku. Właśnie dziwię się. I ona jest naprawdę ciężka do przeczytania, bo to wpada w literaturę piękną, a nie w sci-fi bardziej. Więc no. Generalnie ciekawe doświadczenie, natomiast mało satysfakcjonujące. I ostatnia rzecz, z którą tak? No, skończ zdanie. Z którą skończyłam grudzień, to powieść graficzna. A wiem, co ty próbujesz wystukać. Tu. A nie wiem, czemu akurat do tego zrobiłaś taki podkład. No bo ja się tego nie spodziewałam. Aha. Shirley Jackson i Loteria. Powieść graficzna. Bo ja nie wiem, kiedy to przeczytałaś. Nie wiem, 2 dni temu. To jest powieść graficzna, która chodziła za mną od dłuższego czasu. Shirley Jackson to jest autorka, która pisała klasykę grozy, taką jak Nawiedziony dom na wzgórzu i Zawsze mieszkałyśmy w zamku. Obie te książki mam za sobą. I to jej wnuk,
zaadaptował jej historię, nowelkę, bo Loteria była bardzo krótką historią, właśnie na powieść graficzną. Ta książka jest dziwna. Chciałabym bardzo, żebyś ją przeczytała. Okay. Zrobisz to w pół godziny. Zrobię. Bardzo mało tu jest tekstu. Okay. To jest ciekawe doświadczenie, jak się ma kontekst tego, że to było pierwsze takie w swoim rodzaju. To nie jest w ogóle straszne, w ogóle. Jest dziwaczne. Jest interesujące. Ale dziwne w postaci dziwne, czy dziwne w postaci... dziwne. Dziwne. To nie ma tu nic nadprzyrodzonego, nie ma tu nic paranormalnego, natomiast ciekawe są wątki relacji międzyludzkich i tego, jak człowiek się zachowuje względem drugiego człowieka. To zdecydowanie jest w tej książce bardzo interesujące. Znowu ta historia nie była satysfakcjonująca. Miałam nadzieję na coś więcej, miałam nadzieję na więcej mięsa, więcej treści. Bardzo mało tekstu tu jest, co moim zdaniem czasami jest niestety minusem. Można było coś dopisać, może więcej tego tekstu z oryginału wziąć. Książka jest ciekawa, w sensie powieść graficzna. Chciałabym przeczytać też oryginał, bo myślę, że więcej jednak on da mi. Ma bardzo charakterystyczny właśnie styl rysunku. Nie przeszkadzał mi on, ale też na pewno nie jest moim ulubionym. Tak, jak tak patrzę, to chyba wolę na razie Paper Girls. No, także słuchajcie, to tyle o tej książce. No i tak by się przedstawiał stosik naszych przeczytanych w grudniu. Było tego sporo, mam nadzieję. Jeżeli jesteście jeszcze tutaj z nami, to dajcie nam znać, że dotrwaliście do końca. Bo nagrywamy to godzinę. Tak. Także dajcie nam znać, dajcie nam znać, co wy czytaliście w grudniu. Sprzątając, znalazłam książkę, która mi spadła za kanapę i nie powiedziałam o niej, bo jej nie miałam. Kwiat wiśni, czerwona fasola. To tata też o tej książce na naszym kanale mówił, także nie będę się rozwodzić. Książka z literatury japońskiej, bardzo krótka. Ja ostatnio tę formę bardzo doceniam. I ta była zdecydowanie dobra. Opowiada o kobiecie, która jest już starszą panią i próbuje znaleźć pracę w takim małym sklepiku, który sprzedaje takie cukrowe wypieki, takim a la piekarni, cukierni, nie wiem. To jest tylko właściwie pretekst, bo tutaj nie chodzi kompletnie o tę fabułę, chodzi o relację, jaka zawiązuje się między tą starszą panią a właścicielem, a właściwie głównym pracownikiem tego sklepu. Jest przepiękna. Ma ta książka swoje minusy, moim zdaniem na spokojnie mogła być dłuższa i tak wiem, że jest film. Pisaliście nam w komentarzach, że jest film. Mam go w planach na pewno obejrzeć, bo to była inspirująca i niesamowicie przepiękna przygoda. Dzięki, to tyle. Jaką książką zaczynacie rok 2021? Tato, cześć! Dobra. Kończymy to imprezą. Kończymy to imprezą. No to co? Piszcie nam koniecznie, co wyczytaliście w grudniu. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!